Siema, neczko. To jest The Binding of Isaac Afterbirth na modzie ziemniaczanym, czyli Potato Pack. Mamy jeszcze trzy postacie do ogrania, więc bez pierdzielenia, bierzmy NES. Lecę normala teraz, żeby nie robić cały czas gridów, znaczy dwóch pod rząd, to byłoby przecież tragiczne. I znowu bez kamerki. Curse of the Labyrinth. Co? Zaraz. Fajnego mamy base... Jezus Maria, ej, fajny baseball. Tylko te Ludowiko mi się nie podoba. Oh, fuck. A gdzie ma telekineza? No to... Aha, dobra. Dobra, nieważne. Okej. Okay. Spróbujmy, Jezus Maria. Ej, czy baseball robi też damage? Chwilę, bo coś chciałem popierdzielić przez chwilę! Siema, witam was, kolejny z The Binding of Isaac Afterbirth. Tak, nie potrzeba na to, kontynuuj, dobra. Co? Mod potato, tak, lecimy. No, dopiero zacząłem grać, mam nadzieję, że się podoba. I jaki fajny baseball! Dobra, bez pierdzielenia. Ciekawe, czy ten baseballem robię damage'a? Tak, robię damage'a. Nice. Czy ja mogę odbijać te łzy i mogę też zadać baseballem damage, a mogę też tym Ludowiko się bawić? Czyli stwierdzam, że będę grać w sensie, że raczej mele bardziej, bo nienawidzę Ludowiko. Oh boy, mogę mieć dwa przedmioty, what? W sumie spoko. Aha, mam plecak, faktycznie. To w sumie całkiem kozacko. Ten kontrakt, a czy to jest ubezpieczenie, tak? To health insurance, tak się to nazywało. Wiem, że jakiś insurance, ale chyba po prostu health się to nazywało i tyle. To mi zamieniało pick-upy, które są na piętrze. Na serca, tak? Dobrze kminie, chyba dobrze kminie. Zapomniałem, a teraz nie przeczytałem tego, no co? Nie patrzcie tak na mnie. Nie możecie, w sumie nie możecie na mnie patrzeć, bo jak już mówiłem, jest bez kamerki znowu. Spodobało mi się, tak szczerze mówiąc. Ani nie trzeba światła dopasowywać, ani trzeba kamerki dopasowywać, a czy no światło może nie. Ze światłem akurat gówno jestem w stanie zrobić tutaj, ale kamerki i ustawienia wszystkiego. Ucianie światła na kamerce, o, to brzmi sensownie. Ani nie ma takiego debila w prawym górnym rogu, same plusy braku kamery, nie, cudownie jest. I w ogóle jest 30 razy wygodniej, więc same plusy, także... nie wiem, może kiedyś wrócę do kamerki, pewnie w kolejnym odcinku czy coś. Ale jest fajnie. Ej, czy jak ja walnę tę piłkę na przykład tym, to robi większy damage, jakbym walnął tę kulkę moimi łzami? A czy moimi, nie łzami. Tak, jakbym walnął łzę moją łzą, to na pewno by zrobiła kolosalne obrażenia, Arek. No naprawdę cudownie. Ty grasz w tę grę tylko 30 tysięcy lat. To na pewno tak się dzieje. Ale walnięcie tej piłki tym moim kijem magicznym raczej nic dobrego tu nie robi, niestety. A szkoda, jakby, bo fajna byłaby ta synergia, że tu jest, wiecie, kulka i możemy zrobić pup. I ten, nie wiem, większy damage troszkę się wbija, czy coś przeciwnika. Jak trafimy kulkę, to i nasza kulka, i nasz baseball bat robi w tym momencie większe obrażenia. To było całkiem spoko. Normalnie dziwne, że swoje gier nie robi, nie? To było całkiem pretty cool. Jak widać, najlepsze pomysły tutaj lecą z tej najgłupszej głowy. absolutnie bez udań. Wcale by to nie było over... Dobra, nieważne. Overpowered. Ich, nie mam bomb, nie pójdę do secretu nigdzie, nie mam w sumie nic ciekawego na tym piętrze do robienia więcej. Poza rozwaleniem tego gówna i okej, w sumie cent. Drugi cent, jeje, nice. Mamy praktycznie, znaczy nie, czy gwarantowaną, może nie gwarantowaną? Nie pamiętam jak to było, ale chyba mamy Archidrum gwarantowany, tak, okej. Okay. To drugie piętro mamy powyżej 5 centów. Te Archidrumy tutaj lecą normalnie i się spawnują na potęgę. HP up. W sumie całkiem znośnie, nie powiem. I no bierzemy, czemu nie? Ewentualnie mogłem to dotrzymać po Devil Dealu, żeby zobaczyć jakiś detkę, czy coś by tam było ewentualnie. Fucking fuck you. Musiałem się głupio wbić. Ale szansa na detkę to jest tak malutka. Błagam. Jest tak malutka, że raczej nie ma co się łudzić na samego detketa. Także no nie chce mi się po prostu potem wr... Naprawdę? Like serio, nie? Robię ruch i się wbijam w coś i tracę zdrowie wtedy, nie? Nie, tak się nie robi. Nie powinien tak robić. O to właśnie chodzi, żeby... O, żeby tym kijem napierdzali ich po mordach, ale bez jakby wzajemności. Trochę nie wypaliłem tego czegoś, znaczy ten motyw trochę nie wypala ze mną tutaj, dobra. Serduszko, cudownie. Wcale nie mam tam tego ubezpieczenia, co daje chyba miliard serduszek, jak będę tylko chciał. Na razie nie chcę. Jakby dawał Soul Hearty, to Jezus Maria, to był najlepszy item na świecie. Puf! I to po co mi jest w ogóle interakcja tego między tym? Skoro, no nie wiem, a czy dobra, jakby jakieś inne łzy zwykłe. Ewentualnie tym baseballem mogę też odbijać normalne łzy od przeciwników, sprawdźmy to. Niech coś napluje na mnie. Znaczy tak, żeby coś na mnie nie skoczyło od razu. Chwila, zamorduję część tego? O, i to.
to będę chciał odbić, tylko jak to strzeli w moją stronę, absolutnie useless, nie odbija niczego. Wow, bateria, dobra. I chodźmy tu, Little Horn. I on jest Little Horny, więc musimy go jak najszybciej unicestwić, zanim go zrobi coś głupiego. A ja się prawie wbiłem w ognisko, na szczęście ten mój magiczny kij, a propos Little Horny, pozwolił mi nie wbić się tam. Cię co, potrzebuję? O, cię potrzebuję nie być w tym miejscu. Wow. Potrzebuję troszkę więcej damage'a. Potrzebuję troszkę więcej, nie wiem sobie czego. Potrzebuję mniej Ludowiko, o. Jakby, wie, fajna postać, fajna, a czy fajny ma baseball? Fajna ma piłkę latającą. Ale nie, niech mi nie pokazuje mordy już nigdy więcej, nie? Tak, fajna, jestem tolerancyjny, ale nie wychodźcie na ulicę z tym baseballem, prawda, nie? Siedźcie w domu sobie tutaj. Okej. Okay. Dwa dobre itemy. To się ceni. Jeden taki, a drugi siaki. I mamy, puf, sporo soulheartów. Sporo damage'a. Mamy śmierdziela, który respi muchy cały czas. Pokazuje dziwne gesty do kamery, ale nie mam kamery włączonej. I nie włączę, bo mam zdupiony balans, więc musiałbym go ustawić, żeby go to było beznadziejne. Więc musicie wyobrazić sobie, że pokazuję okejkę w stronę kamery jak Gargamel i próbuję artykułować główne... głupie kuźwa słowa, dobra. Ta. Nieważne. Fajne, fajne. Dobra, case one. Let's bump this fucking fuck. Chpigła. Ej, HP up spoko, całkiem good. Ciekawe, czy HP up, czy HP down to jest tak naprawdę. A czy, no dała mi zdrowie, to tak. Ale tak naprawdę trzeba patrzeć na wnętrze tych pigu, bo tylko ten, bo wnętrze się liczy, to co masz w środku, a nie na zewnątrz. A w środku może mieć bardzo, bardzo beznadziejne wnętrze, bo w środku może tak naprawdę być HP downem. Także no. Także nie oceniajcie pigułki po okładce, prawda, nie? Bo może was zmiść z planszy. Gemini, dobra, bierzmy to, czemu nie? Będziemy mieli małego tutaj takiego... I tego Fagasa, takiego biegającego tutaj za nami. Płodusa. Płodzian NWJ, który będzie gryzł gówno. Jak już pogryzie gówno, to będzie spać pewnie przez cały dzień. Jak się nażre, to idzie spać, jak stary bijany. Fucking kok, dobra, ej, zajebiście. To jest w sumie całkiem fajne, nie powiem. Głowa kota, perfekt. Nie wiem jeszcze do czego, bo nie mam reszty kota, ale głowa kota całkiem good. Tu na przykład mogę zmienić się w cienistego Jezusa. Znaczy, kurwa, Judasa. Jakiego? A, Jezusa, bardzo. Z cienistego Judasa, który sprawi, że nie będę tym pałkarzem. W ogóle to jest pałkarz tutaj, ale on będzie pałkersonem od teraz. No ale nie zabierze mi to tego baseballa i Ludowików, także bez nadzienia. Co prawda więcej damage, żeby mi dało, okej. Okay. Horror of Babylon jak najbardziej, lecienie w Brimstone'a. Jak już się wkurzę na to Ludowiko maksymalnie, to będę legał z Brimstone'em, nie? I w pizdę z tym telekinezą gramy z głową kota. Tylko muszę odsunąć od tego ta. Bo ja zaraz doczytam, co daj telekineza do w ogóle robi do końca. Ale pewnie to nie jest tak dobre jak głowa kota, więc elo. A czy ewentualnie mogę insurance po prostu olać? W ogóle te napisy mi zasłonił teraz wszystko absolutnie. Crack Days nie chce. Ja tego, no to wiem, że to blokuje łzy, ale ja to doczytam sobie teraz, nie? Chwila. Nie widzicie, bo nie ma kamery, ale się macham tak naprawdę jak pojebany na tym, na krześle. Enemy projectiles close to you are held in place for 3 seconds, they get thrown away from you afterwards. Absolutnie gobycz. Nie chcę tego brać. Nie chcę random dice efektu. Bo jeszcze mi to użyje D, przeruli ci wszystkie twoje itemy. No i to będzie taki random efekt, że się zesram naprawdę. Wiecie kiedy też się zesram? Jak mi zaraz gra powie, że mi nie da więcej zdrowia na przykład, bo mam dość mało go i potrzebuję soulheartów teraz w opór. HP upów potrzebuję w opór. Znaczy, no HP upów może mniej. Soulheartów tak. W ogóle way, jak mamy Ludowiko i jak mamy też... Coś to się nazywa... Jezus Maria, nie potrafię grać z Ludo, bo potem nie mam pojęcia co się dzieje przy mojej postaci. Teraz też biegałem sobie tutaj, nie wiem, w kółko tak minimalnie. I próbowałem tą łzą sterować. A potem patrzę na postać i kuźwa, gdzie ja jestem? Coś się stało, nie? Nienawidzę. Potrzebuję pomocy mądrego człowieka, bo sam zapomnę o tym. Sprawdzić, a jak ktoś napisze w komentarzach, to wiecie, nie? Wiecie, jak to będzie. Będę wiedział przez jeden dzień i zapomnę. Wcale nie, zapamiętam do końca życia. Więc jeśli homing tearsy działają z Ludowiko, to proszę napisać tak, fajnie działa w komentarzach.
Na pewno się skapnę, o co chodzi, nie? O co mi chodziło wtedy. Jak szybko sprawdzę komentarze, to pewnie tak, dobra. Ja chcę więcej Soulheartów, także bombuję to. Mam w dupsku wszystkie te itemy. Chociaż Spider Baby jest fajne, czy Spider Bot. Spider Baby to Transform. Nie wiem, czy aż tak bardzo użyteczny, ale jest całkiem okej. Okay. No ale kurde, jako że nie wiem, czy jest aż tak bardzo użyteczny, to jednak już kusi mnie. Uuu, nie. To jest przecena. Tam jest niedobra przecena. Ja bym bardzo chciał tą przecenę, wiem, powiem. Tak wam powiem, co wam powiem. Że Secret Room mi dajcie, dzięki. I Grida mi dajcie, nie? Fuck. Albo rozsadzić to, albo szukać Super Secretu. Jeszcze nie wiem, ale liczyłem na Grida. Chociaż nie wiem, czy w Cavesach jedynce Grid jest jakoś bardzo częstym zjawiskiem. Raczej średnio, z tego co mi się wydaje. Ale chciałem Grida, bo on dropi dużo forsy po śmierci. I chciałem kupić to sobie, no smutek. Się z bossem liczy na jakiś parzent boja. Liczyć na parzent boja. Jeden z items, 500. Tak będę liczył. O! Zajebisty boss do używania Ludo na nim. Wiecie czemu? Powiem, że jest kupą główna stojącą na środku i nic nie robi. To nice. Squeezy, pięknie, cudownie, dużo Soulheartów, cudownie, cudownie, okej. Okay. To się mu zawsze liczy i ceni, jest spoko. A czy to będzie Super Secret? Tak dziwnie jest mapka ustawiona, nie wiem, czy on muszę się tak wygenerować tutaj. Ja bym zaryzykował tutaj. Jeszcze jest może być trochę głupie miejsce. Zajebiście, okej. Okay. Zaryzykowałem, udało się, fajnie. Paralysis, raczej nie. Raczej średnio, też jej, luck up, nice. Verb. Fajnie, że wtedy teraz wziąłem Verpa. I Retrovision. Zajebiście, trzy szczęścia. Co mi się całkiem podoba. Dobra, nie mam już bomb, niczego nie rozsadzę, więc chyba te 5 centów po prostu poświęcę na kolejnego Soulhearta, chociaż trochę boli mnie zostawienie tego Sail'a tutaj, ale raczej nie mam za bardzo opcji do Kersa, ewentualnie mogę jeszcze pójść. Znaczy w Kersie nie, czy nie po hajs do Kersa oczywiście. Ale nie, zostawię te niebieskie serduszka przy sobie. Ja po prostu sobie wezmę na dalszą podróż, nie będę ich przepierdzielał momentalnie teraz, raniąc się na jakimś Kersie zasranym. Wykorzystam to tam kiedyś na pewno. Kiedyś będzie lepszy czas na używanie. O nie! Czemu Kers bycia ślepym sprawia, że jesteś ślepy na itemy? A nie, faktycznie, jeszcze Retrovision, no tak. Jestem ślepy po prostu. Dobry Kers. Wczułem się w niego jak cholera. Nie dość, że mam symulator jaskry, czyli Retrovision. To jeszcze mam kuźwa nie widzisz przedmiotów, Kers. Żeby było fajnie. O. Dobra, tak się bawisz grą, niech ci będzie. Ja cię na przykład rozsadzę w zamian, jak tylko wezmę. Uuu, aż ty jesteś med, jak cholera, dobra. Och, no, Retrovision już nie chcę. Dwa razy jeszcze, cudo. No i chuj, no nie. No, nienawidzę tej gry. Jak miała zejść jaskra, to dostałem kuźwa amnezję. Już kolejny. Mam dwa kersy teraz, no fajnie. Kocham, amnezja najlepszy film na świecie. Znaczy, nie, question mark zrobi. Question mark to Scare of the Maze. Ale amnezja i bo na question marks to są takie bullshity największe. Jeszcze question marks to ciężko jest potem sprawdzić, co było czym. A czy na pewno jest to question marks health, czy po prostu są to pytajniki, bo nie otwarłeś piguły. Mi się to zawsze pierdzieli, zawsze użyję tego 15 razy bez powodu, nie? Tej pigułki z question marksami. Ta, paraliż. Teraz w ogóle jestem z jaskrą, bez mapy, bez widzenia itemów. Jeszcze sparaliżowany. Znaczy już bez jaskry, bo się skończyło, okej. Okay. Ale mógłbym niezłe combo całkiem wykreślić, nie powiem. Przynajmniej widzę swoje zdrowie, prawda? Co w przypadku posiadania Slamia Soulheartów jest dość użyteczną funkcją, jak widzisz, kiedy masz zdechnąć, nie? O, ciekawe co to może być. Gimpy. Okej, to jest całkiem okej. To jest w porządku. Dobry przedmiot. Naprawdę dobry przedmiot. Gimpy, czyli no. Szansa na to, że jak dostanę w mordę, to dostanę też Soulheart o Blackheart. Który wydropi obok mnie? A wiecie, co bym chciał wiedzieć? Gdzie mam iść w ogóle? Bo ej, zgubiłem się. Autentycznie się teraz, co? Chwila. Się naprawdę zgubiłem teraz, więc proszę się nie śmiać. Trzymajmy się po prostu dolnej ściany. I na pewno odkryję, jak chciałem iść. Tu nie byłem. Tu byłem. Tu jest sklep, tu nawet nie mam co iść. O. Trzymam się dolnej ściany, tak? Trzymam się tej ściany, żeby nie było. Trzymam się jej.
Teraz macam ścianę. Idę tu. Okej, pięknie. Wszystko znalazłem i wiem, gdzie jestem. Super. Gdzieś tu boss będzie bliżutko. Śmierdzi mi to jakimś dobrym potworem. Tak jak miał się przyznać. Śmierdzi mi też miejsce, w którym może być Curse Room. Secret Room. Ale kurde, no ja nienawidzę szukać Secret Roomów, bo jest tak, takie miejsce przed chwilą. Chyba tutaj będzie Secret Room czy coś. Znaczy jest duża szansa, że będzie, bo tak wszystko się układa tutaj. Ale naprawdę nienawidzę szukać Secret Roomów, jak widzę mapki. Ponieważ jest to absolutnie, no, śmieciowe. Ała, jeszcze dałem się w ryj dostać. Wow, dobra. Tu było to? Bo ja nie wiem, gdzie jestem. Tu było to. Spróbujmy! Oby to był Secret Room. Proszę. Nice. I dwa głupie guziki. Patrzcie, ten z prawej jest złym guzikiem. A ten lewy jest jeszcze gorszym. Co? Okej. To, że mi to żadnego bossa nie zrespiło, to normalnie szacun. Super secret? Fuck. No, niestety nie, spoko. Nie widzę mapy, nie chciałem się weryfikować, jakby się to ułożyło, bla 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 bla, no. Miałem za mało danych, postanowiłem się to wybombować, wszystko w cholerę, fajnie było. Crackjacks, don't swallow the price, HP up. Grid, super grid, no longer, open shops. Spoko, w sumie nie, czemu nie. Ich. Zaraz, jak działa to? Wait, to mi na centy zmieniło? Zaraz, co? A czemu w ogóle taki symbol serduszka obok moich serc tutaj? Pół? Chyba, że ja serca zamienię. Ja serca zmieniam. Chwila, co? Czy to zamieniało serce na coiny, czy wszystko na serca? Ej, nie mam pojęcia. Przeczytam sobie, jak tylko będę mógł to zrzucić z siebie. Za jakiś inny active item. Ale jak na razie, to takie, nie mam pojęcia, co się wylosowało. O nie, przez te gimpy nie ma mojej wrednej mordy. Ta jest zdecydowanie lepsza, prawda? Okej, okay, rough, nice. Znaczy nie wiem, czemu nice. Nice jest taki, że morduje się z własnymi bombami. Więc nie muszę się z nim za bardzo użerać, tu jest troll bomba, nie chcę tam być. Nice, dobra. Teraz nice. Teraz tak raczej nice. Głupi ryj. Głupszy ryj. Dobra, wredny pysk, dobra. Wredny pysk numer jeden. I pheromones. Nie wiem, czy nawet pheromony ci przy te pomogą w czymkolwiek, mordo. Z taką paszczą praskudną. Prastarą, praskudną. Z takim ciulatym myleniem wyrazów też nie mam pojęcia. Okej. Czy by coś takiego mi coś dało? Dobra. Nie da się wciągnąć do tych niedobrych grawitatronów. Mamy arenkę. Do której mogę wejść. I mamy znowu kuźwa sytuację, są trzy czerwone skrzynie. Którą otwieramy na początek? I prawą. Retrovision, jej! Dawno tego nie miałem, cudownie, dobra. Ja sobie pokombinuję pigułami, a moje muchy się zajmą tym wszystkim tam. W sumie było tu, jak po prostu tak będę trzymać guzik w prawo, to moje baby, zgniłe baby będzie po prostu respić muchy i nie muszę z niczym walczyć, patrzcie. Zabijam to muchą, autentycznie, ała. Autentycznie jestem głupi, bo się wbiłem. Chciałem być mądry, okazałem się jeszcze większym debilem. Wild holding a fully charged. Wiem, co będzie zawsze fully charged active itemem. To! Patrzcie, 8-4. Teraz będę mógł się przełączać, tylko jakbym wchodził między pokojami, żeby to było aktywne i będzie spoko. Też ten grip of grid jest całkiem fajny, ponieważ sprawia, że gridów nie będę mieć więcej. Także też z jednej strony bym to chętnie wziął. Chociaż dobra walka z gridem jest całkiem w porządku czasami, nie? Także nie wiem, czy rezygnować z jakże tego dobrego feature'a, w którym możemy walczyć ze skąpym. Ej, był taki kuźwa komentary kanał skąpy, nie? Jezus, w końcu to jest jego finalna forma. Pojawi się w Isaacu i w kurwie. Już w sumie dużo się nie zmieni. Łofa! Dobra, masz. Dziabnięty, super. O nie, jeszcze dałem się czymś za... Nie, fuck. Ja po prostu, ja i moje zdrowie nie lubimy się ze sobą. Tu, poużywaj tego, super, pójdę w te miejsce. Och, no, to są ogniska, które jeszcze bardziej mnie na... To jest normalne. HP fucking up, to weź też te drzwi, dzięki. Łaski swoje, jakbyś przechodził, to byłoby super. W ogóle nie, jak mam tego... jak mam ten kontrakt wyciągnięty, zapominam o charge'owaniu tej głowy. Znaczy, nie zapominam, ale teraz bym prawie zapomniał. Także...
Zmienimy to na centy, jak to działa? Czy naprawdę, ja zamieniam teraz po prostu serduszka na centy, tak? Tak to działa, tak? Na pewno? Mi się wydawało, że inaczej, absolutnie. Także trochę zaskoczenie dla mnie to jest. Ale no, najwyraźniej może tak faktycznie być. Dobra, przed pójściem na bossa skompletuję drużynę. O nie. Ja chcę jeden pokój z walką, połagam. Potrzebuję pokoju na świecie z walką, potrzebuję tutaj. 4 centy mam tylko? Nie miałem więcej przed chwilą w sumie? Jak działa ten insurance? Bo nie, no nie, nie, ile miałem? Ile... Proszę powiedzieć, że nie wiem jak to działa, to teraz sobie pierdzielca. Jeden pokój z walką chciałem. Nie wiem, czy nie miałem więcej zdrowia przed chwilą. Bo nie wiem, czy to jest w stanie mi coś zabrać, żeby to w stanie mi coś zabrało, czy nie. Czy zdrowia, centów, fuck, zabij się, Arek. 7 bomb. Wiecie co? Potrzebuję tu. Grid. Nie tym razem. Pokój z walką, no dajcie mi to. Porozwalam ich, bo lubię. Och nie, tu rozwalam tylko jednego. Tą bombką pierwszą, fuck. Dobra, pęki idą w dupsko. Czy ja chcę tam iść? Na ile procent tu jest grid? Na 200. Fuck. No niestety nie. Szkoda, chciałem walkę kuźwa mieć po prostu, żeby naładować do pełna te wszystkie moje shity. Czyli i moją głowę kota, i to, żeby mieć efekt na tej lightbulbie. Ja tylko chcę jedną walkę, dobra. Tu będzie super secret. Czary mary dupa. Absolutnie beznadziejne, no nie. To nic mi absolutnie nie, dobra. Depce jedynka. Nie będzie źle. Oh fucking shit. Co ja powiedziałem, że nie będzie źle, tak? Ha. Nie będzie niczego za chwilę. Nawet źle nie będzie. O nie, jeszcze dałem się wbić na ryj. Nie, to 3. Ja wiem, że świat... Uuu, co to było? Aha, bo ona się na tym kamieniu tam zliczowała. Shit, fuck. Dobra, stój tak. Stój, nie ruszaj dupska. Cudo. Dzięki. HP up, dobra, weźmy to. Weźmy to. Zróbmy coś takiego. A dobra, nie musiałem tego. Nie no, musiałem to wziąć. Sister Maggie. Conjoint, normal tier familiar. A biorę, czemu nie? I tak muszę się pozbyć całego zdrowia. Bo chcę mieć na Hour of Babylon mode włączony cały czas, żeby był, więc dobra. Musimy się zbić ze zdrowiem. Musimy dostać dużo po prostu diabłopodobnych pomieszczeń. Diabolubnych pomieszczeń. Diabło alike. Tak, to po prostu zmienia mi 8. Dobra. Ej nie, ja tu jest skałka z X-em, jak ja tam się dostać mam. Jak ta gra... nie. Jak ta gra wymyśliła, że tam jest skałka tutaj? Co ja mam tu, skoczyć tam? Nie mogę skoczyć, nie mam tam czego się chwycić, tam jest kamień, spadnę. Ej nie, nie robi się tak. Co to? Puff! Patrzcie, tu jest pierwszy boss. O nie! O tak, Gimpi, ty kuźwa... suczy synu najlepszy. Dobrze robisz, nie? Pyk. Monstro. I to Monstro wersja druga, ponieważ Monstro 1 był takie dobre, że zrobili Monstro 2. Ale ta Monstro 2 się było jeszcze lepsze, że postanowili, że będą jak Valve i Monstro 3 nie będzie. Dobra, wypuśćcie mnie stąd. Wiem, że też chcecie teraz stąd wyjść, tak bardzo. Na przykład po wodę. Bo mam zasłów gębi od tego niedobrego suchara. Jezus Maria. Muszę nazywać sucharem coś takiego. O tak, jestem na samym końcu, a mój HP został w dupie. Świetne miejsce na tyle pilsa, mój synu. Powiedział nikt nigdy, niech mnie to zabierze gdzieś indziej, błagam. Muszę wyraz wrócić całą mapkę. Ej, to jest normalnie jakbym grał Challenge Back as Words, czyli lecimy od bossa. Lecimy gdzieś w dupę na sam początek teraz praktycznie. Uff, tam jest normalnie grid po lewej stronie. Czy skonwert tam jest grid? Nie mam pojęcia. Zgaduję. Ej, wait, to zabrało mi 3 centy. Dało mi 2 centy, co? Jak to działa? Jak to działa? Nie, czyli to mi zabiera hajs jednak. Tylko w jaki kurna sposób i po co on drapi ten hajs na ziemi? Nie mam tego pojęcia. Nie wiem, absolutnie nie mam pojęcia. Probabam takes battery, drum war charge, hiperbattery. Ej, fajne. He needs power. Bier to.
Idź tam, tam, tam. Wziom! Tam jest bateria, ej, mordo. Tam, tu, tam. No leć tam. Jak się opłaca tam pójść. Tu, teraz pójdziesz? Ej, no. Jak ty musisz blisko być, żeby tą baterię zgarnąć? Teraz. Wow. Dobra, nie wiem. Ale Jezus Maria, myślałem, że będzie taki fajny, że będzie właśnie zabierał rzeczy z odległych miejsc, do których nie będę mieć dostępu. Ale jakoś jakby średnio chciał coś takiego zrobić w tym momencie. Zaraz. Zabrało mi 3 centy, dało mi 2. Aha, wait, co? A tutaj mam nastakowane tam 3 serduszka. Chyba mogę to w jakiś sposób uwolnić kiedyś. Jakbym tego użył na przykład w pustym miejscu, to mi dropnie serduszka, czy co? Aha, bo ja zmagazynowałem te serduszka, jakby dostałem za to cent... Nie wiem. Kiedy kminisz coś mądrego, nie? Ale jednak nie wiesz. Nie, tak nie. Trzy serduszka ma zmagazynowane, no nie da się ukryć. Czym jest to? I found pills, nice. Ej, to w sumie całkiem szybko to przelazłem, i tak wiedziałem w sumie gdzie się kierować. To nawet sprawnie poszło mi przejście tego piętra. Mam 2 klucze, lecimy. Reroll all your items and all the pickups and items. Nie. Czy mógłbym w sumie dla jajec? Ale już zagrajmy tą postacią, jak już ma ty Ludowiko. Jest denerwujący i ma tego swojego baseballa, no to już dajmy temu być irytującym. I dajmy tej postaci się wyszaleć po prostu. Czy ja chcę baterię? No nie, to mi nic nie da, absolutnie. Ach, jak mi zabierze minus 1 charge for active items, no to niestety ta głowa kota nie będzie mi się ładowała w 0 koi, więc... Troszkę, no, bezużyteczne. Ale są hard, zawsze spoko. I tu już walka z Maciorą. Także mam nadzieję, że wszystko już ogarnąłem na tym piętrze, co miałem do ogarnięcia. Super secret. Fuck, myślałem, że będzie taki fajny wild guess znowu. Tu będzie super secret. Okej. To już rozumiem. Oh no. Dobra, chwila, bo tu są czerwone ogniki niedobre. Działamza mają, tu jest miałza. Ja chcę podziabać to? Nie, dobra. I teraz mogę sobie spokojnie powrzucać wszystko tutaj. Dobra, tu dostałem bombka, cencik, fajna. I kluczyk, a w tej skrzynce będzie troll bomba. Obstawiam troll bombę. Nawet nie, ale normalna bomba, spoko. Dużo bomb. Dużo forsy mam też. Ej. Ważne. Zwiększona szansa na Devil Room. Czemu by tego nie wykorzystać, prawda? Za niego też mi się naliczy jeszcze? Nie. Ale 2 centy mam, super. No i tak, mam sporo forsy, no ale ten 9 volt... Cienki mocno. Biorę na przyszłość ewentualnie. Puf. Jakbym miał zamienić ten kontrakt na coś lepszego. Zaraz, czy Fredek teraz tego użyje? Aha, nie, tu była... Fuck! Tu coś było? Ej, tu nie było nic na piętrze, co mi to zabrało? Nie mam... To mi zabrało hajs. Nie chcę wnikać. Nie chcę piedestał zobaczyć jakiś, żeby mógł odłożyć ten item, z jakimś innym aktywem to zamienić i przeczytać, co to robi. Ale jak próbuję rozkminiać... Ej, nie ładuje mi się ten webkota, dobra! Ej, ja myślałem, że one się nie ładują. To beka w sumie. Zajebiście, ej, tu... Jezus Maria, to dobra jest ta bateria. Jak ja się cieszę, to wziąłem w takim razie. Znaczy... Kuźwa, przeszło mi to przez głowę przez chwilę, że to się może ładować, jak niektóre właśnie przedmioty. Są przedmioty, które się ładują podczas walki normalnie. Ja tak stwierdziłem, że nie, no głupie by to było, przecież chyba nie. Ale jednak tak, okej. Okay. Znaczy, no głupie, nie głupie. Pomyślałem, że nie będą chcieli jeszcze tak bardzo tej mechaniki wprowadzać, nie wiem czemu. Wydało mi się to zbyt mocne w tamtym momencie. Absolutnie bezpodstawnie, Jezus Maria. Dobra. Okej, zwiększone 0 Devil Roomów poszło. Widzę tutaj, 0% miałem, 0 Devil Roomów dostałem. Ach, jest jakaś skałka z X-em, to jeszcze szybki check, niestety średnio widzę. Teraz to nie robi nic, jak to mam...
Nie mam pojęcia. Aha, nie mam hajsu teraz. Jak to? Nie mam pojęcia, jak to działa. Dobra, idźmy stąd. Polaroid. Standardowa. Standardowo nie wiem, jak działa ten kontrakt ubezpieczeniowy. No nie. Teraz tego użyję. Na pewno coś mi to da. Wow. Na tym piętrze już byłoby dobrze tak ten Devirum znaleźć, żeby się pozbyć tego całego mojego zdrowia. Ale tych HP-ów mam multum, nie powiem. To mogę w opór w sumie Tilly brać. Już mi się nie mieszczą, musiałem pójść na tą pigułę podnieść. Znaczy jedną musiałem użyć, żeby drugą podnieść. Także najlepiej, żeby diabeł tutaj nie dał mi Krampusa, tylko jednak coś, co mogę podnieść normalnie. A propos podnoszenia. Jak będę mieć Lilith, przynajmniej nie zmarnują się te rzeczy. Te HP-upy, no były już raczej, no... średnio podnosić już jakiekolwiek zdrowie. I ładować, bo chcę mieć trochę miejsca na Soulhearty. Znaczy, mam sporo miejsca na Soulhearty. Ale Soulhearty fajne. No i, właśnie, Devil, żeby się pozbyć wszystkich Red Heart Containerów. No bo nieśmiertelne z Polaroida. To jest najważniejsza rzecz. I więc no. Liczmy, że diabeł będzie dość fajny. Okej, okay, Blast to jest to pokonane. I found peace raczej średnio użyteczny. A nie, to jest Health Down. Wow. Aha, dobra. Bo ja wtedy, jak patrzyłem na to, jak to był znowu HP up, to był wtedy, jak miałem jeden Heart Container. Dobra, a on się zmienia w Health Down, jak mam więcej niż jeden. Fajnie. Faktycznie, a to trochę mi się, kurde, to nie przyuważyłem tego wtedy. To mogłem w błąd prowadzić, jak zwykle w sumie. Okej. Okay. Ale teraz już wiem, to jest Health Down. Nice. To od biedy mogę się z Health Downować, jakbym chciał. Nie mieć kontejnerów. Tantrum, co to jest? Deal 30 damage to enemies in room. 10 seconds fear effect. Boost stats by 20% for 10 seconds. Ej. Ait, I'ma take it. Duży church, right? Znaczy, no, dużo pomieszczeń trzeba. Uuu, mogę przeczytać! Pay 3 coins to heal one half red heart later. Ale jak later? Kiedy later? Co later? Pay 3 coins. Jeszcze mi zamienia normalne serdu... Aha. Turns all fine, ale kiedy later? Chcę wiedzieć, kiedy later działa. Kiedy znaczy later? Później. No super. Fajnie, że później. 10 lat? Za 3 pokoje? Za 3 piętra? Po pokonaniu ostatniego bossa i wskoczeniu do skrzynki? No nie wiem. Nie mam absolutnie pojęcia. Troszku mi to nie rozwiązało mojego problemu, dalej nie mam pojęcia, jak ten item do końca działa. Dobra, wysrane w niego w takim razie. I tak go tam zostawiam. Biorę sobie coś, co mnie będzie boostować statystyki i będę z tego szczęśliwy. Uch, jest. Toż to final boss. Toż to... Nie, ja go nienawidzę. Tak, w dupsko mu tym! Tutaj, zajebiście. Mamy zboostowane staty, nie wiem po co. Przynajmniej mogę go gonić tą łzą, to jest spoko, jak trafię, oczywiście. Fuck. I jeszcze jest baseballa, pięknie. Coś mu to zadało? W sumie trochę tak. Ej, nawet szybki ten Skolex będzie. Zawsze bicie się ze Skolexem, to jest ból w dupie. He, dokładnie w dupie, musimy ból w dupie bić. Tu nawet nie było aż tak źle, dobra. Na dół, szybko. Absolutnie raszowanko teraz. Takie minimalne. Łąb tu. Chodźmy w lewo. O Jezus Maria, myślałem, że w lewo będzie dobrym kierunkiem. Uuu, jak się ładnie schowałem. Nic mi nie zjadło, nic mnie trafiło. Całkiem przyjemnie. Cóż jest tu schowane? Wow. Toż to trochę forsy, spoko. Chodźmy do góry, może do góry będzie lepszym kierunkiem. Obym się nie przejechał. Jak na razie idzie dobrze. Jestem ciekawy, co jest tutaj ukryte. Aczkolwiek średnio z wejściem. Wow, kolejny HP up, no nie. Jeszcze nie biorę go na razie, to czy po prostu go nigdy go nie wezmę. Bo chcę mieć nieśmiertelność. Także ten Eternal niestety będzie na wieczne nieużycie tam. Moje baby, które bierze baterie, proszę to zeżreć, dzięki. No nie, wyglądało obiecująco to przejście, nie, fakt. A troszkę wylądowałem ślepym za łuku. W ogóle ta postać to jest taki forgotten, ale
połączone od razu z tą duszą jego. Nie, zaraz mogę to wypuścić w drugą stronę. Puśćmy to gdzieś tak i teraz tutaj. Ponieważ możemy, jak chcemy, albo bić tą kością, albo się mogę na mele przełączyć i bić po ryjach normalnie tym atakiem. Forgotenowym. Całkiem w sumie spoko. Tylko Soul jeszcze lata. O nie! No tak, ale co, jako w sumie dość skompresowana, skondensowana postać. Jak mleko skondensowane. Jezus Maria, naprawdę. Mistrzostwo. Na szczęście Gimpi czuwa. I Soulhearty mi dropi. Soulheart to Blackhearty. Tym razem Soulheart. Może kiedyś Blackheart. Szybko, ucieczka. Nice. Jezus, naprawdę jeszcze wbiję się w kolec. Ten kolec stał. Ten kolec jest nieruchomy. Wbiję się w niego. Czemu nie? Dobra, potrzebuję, żeby on pokazał mordę, się nie chował. Bo mam zamiar go bić Ludowiko cały czas. Niech on włączy twój tryb, nie wiem, tymi łzami strzelania na cały pokój. Będzie fajnie. Okej, gdzie będzie boss? Toż tu, no nie wiem, tu. Toż to absolutnie złe miejsce, oh fuck. O nie, tu są laserki, ja fuck, muszę laserki porozwalać tym czymś, tym moim oczkiem. Że łezką, bo tam nie wejdę, shit. Nienawidzę kontrolować Ludowiko, nie? Absolutnie, to jest dla mnie wyższa szkoła... Nie wiem czego, o Jezus. Unikanie kolcy to też... kolców. To też jest wyższa szkoła, nie wiem czego, najwyraźniej. Tu nic nie ma, tu też nic nie ma. Fajne, dikołe pomieszczenie. Dobra. No i gdzie mógłbym teraz pójść? O, co to? Chest bribery. Turns mimic chest into pay chest. Kurde. W sumie nie najgorsze. Bo nie wiem, czy kiedykolwiek będę mieć teraz sumienie naładowane. A czy będę się kiedykolwiek naładowany, przybym do fulla w sumie w tym momencie. Ale tych mimików też aż tak sporo w sumie nie spotykam raczej. To nie wiem, czy jest sens brania też trochę z drugiej strony. Raczej średni, bym powiedział. Rozwalić portalki? No tymi kostami się zajmie za chwilkę. Pokaż, dzięki. I ostatni, super. Dobra, teraz tak, tak i wchodzimy na walkę. 100 żyje. Dobra, unikamy łez po prostu. Bijemy Ludowiko, przynajmniej pomału próbuję, dobra, nieważne. Dzwoni mi telefon ogólnie. Kto dzwoni? Chwila, nie mogę teraz. Nie mogę, przepraszam, gram w grę, nie ma mnie dla świata. To jest bardzo ważne zajęcie, nie? Dobra, Devil Room. Czy nie, no, kuźwa, dzwonię, pewnie za chwilę zrobię cięcie. Kurde, Mega Blast mnie kusi, Mega Blast jest fajny. Pozwoli mi też pozbyć się wszystkiego. Dobra, bierzmy to. A zaraz mnie uwali brak po prostu zdrowia, jak ja będę brać wszystko po prostu. Co się stało? Czemu ja straciłem zdrowie? A tu jest ognisko jeszcze, ja nie zauważyłem tego ogniska, autentycznie. Jezus Maria. Dobra, weźmy Mega Blast, to jest fajne. I cięcie, dajcie mi sekundę. Elo mordy, jesteśmy. Już po telefonie? Już z Mega Blastem? Będziemy Mega Blastem bić bossów, bo mam tak mało zdrowia, że się boję. Autentycznie się boję. Dlatego pozbędę więcej zdrowia, żeby wziąć Mega Blasta. O nie! O nie, zrobiłem cięcie, nie pozwoliłem się synchronizować tamtym plikom. O nie, mam nadzieję, że nie będzie ciało, o nie. Ewentualnie tam jeszcze jest, kurde... No bo tam jest coś, co się nazywa Eternal Heart. No ale nieśmiertelne z Polaroid jest fajne, ale kurde, nie mam tyle Soulheartów też z drugiej strony. Czy ja chcę brać... Nie, jeden hard container mi gówno da. Stwierdzam, że nie potrzebuję, dobra. Okej, okay, to let's go. Zaraz uwalę i będzie śmiesznie. Okej, okay, to tak. Gdzie idziemy? Próbujemy do góry. O Boże. O Boże, nie. A, ten... Nie chce mi się. Jak mi się... Wejdź tam, błagam, bo ten Mega Blast się zaraz zużyje. A ja go muszę naładować. Ja go muszę naładować, zanim on się skończy. Więc, napierdzielanie, Jan zabijanie. Oh boy, tu są muszki, okej, okay, blast się wyłączył. A teraz mogę ogarnąć, co tu gdzie w ogóle jest. W ogóle mam kontrakt from below, to jest całkiem spoko.
ponieważ będzie mi dorobić dużo rzeczy i może będzie dużo słuchartów też dropić, jakbym się jarał. Jakbym jakieś zdrowie mógł jakoś, znaczy jakbym jakoś mógł zdrowie podreperować, to byłoby naprawdę, naprawdę cacy. Ale chyba żaden coś takiego nie dropło, nie? Nie ma słuchartów, nie ma tu żadnego słuchartów, fuck! Ale mam Two of Space, mam 40 dużo kluczy, 8, znaczy no. 40 dużo. Matematyka, yes. Ile to będzie? Tak. O boss, zajebiście! A czy nie, wcale nie. Mam nienaładowanego blasta. Nie idę na Izaka bez blasta, nie. Bez ciebie nie idę. Autentyczne. Lepiej go naładuję. Nie wydaje się ten pokój taki zły, super. Blast potrzebuje jeszcze 3 pokoi. Do bycia w pełni sił. Więc muszę jeszcze przez 3 fale bullshitu się przedostać. I jeszcze 2. 2 fale bullshitu i będę w domu. I będę mógł z mega blastować Isaacowi Ray. Ray! Fajne. A coż jest tu w sumie właściwie? Wow, jeden wór na środku. Nie no, to jest żart jakiś. Naprawdę, jeśli gra myślała, że na takie coś ja pójdę, to ja nie wiem, czy wszystko z głową jest w porządku. Jasne, i oczywiście bossa musisz mi dać teraz. Wszystkie pokoje lightowe. Zrobisz sobie easy w 3 sekundy. Co ostatni pokój, boss? Znaczy dobra, zdech odmógł praktycznie. I minimalnie od ludo. Okej, to jako, że mamy naładowany głowkę, o głowa. Zaraz, tu jest super secret room, albo tu. Tu będzie na 100% w takim razie. To będzie na 500. Tu będzie na 500% w takim... Dobra, nie wiecie, chcę się go szukać, ale wiem, że on jest martwy. Martwy jak martwość. Nie wiem, do czego mogę go porównać, skoro on jest tak martwy, jak jeszcze nikt nie był. A jestem tak bardzo w skrzynce, jak jeszcze nikt nie był, nie mogę tam wejść. Puść mnie! Dobra, wchodzimy. Więc tak, jaki jest plan? No chyba was coś. No mogliście sobie dać spokój z tym już. One a half. Half, oh fuck. No to na pewno... To nie wiem co robić. Duplicates one random pickup in the current room. Nie. D1. Nie. No i kurde, to jest all stat up. Ale to jest ten też HP up. A ja chcę nieśmiertelność. No i co teraz? Mogę wziąć tego Eternala w takim razie. O nie, tu nie ma wyjścia. Nie widziałem, że tu nie ma wyjścia. Naprawdę tego nie widziałem, bo jest tak ciemno. Na mapę nie spojrzałem. Jezus Maria. Ja zdycham w tym pomieszczeniu. Może nie? So hard, błagam o so harda. Bombuję wszystko, liczę na jakieś przejścia gdzieś, nie? Jestem w trybie zacznij panikować. O Jezus Maria, tu jeszcze nic nie ma absolutnie ciekawego. W dół? Pająki, super. Jakbym się tam w te pomieszczenie nie wbił, jak głupi debil. Jakbym patrzył na mapę przez chwilkę, to bym wiedział, że tam nie ma co iść. Jestem na strzała, więc będę stać koło grida. Który pluje. Dobra. Full skupienie efekt. So hard, błagam. Nawet mi nie mogę na Gimpiego liczyć, no bo Gimpi zadziała dopiero jak stosne wry. Stosne wry będę martwy, jak śmieć. Po co mi tyle bomb? Jezus Maria, nie. To przegram jak cholera. Nie. HP up. Old school. Tylko teraz je uzupełni. Mam one dropi. Dobra. Jesteśmy w domu. Jest zajebi. Jest kompletnie beznadziejnie. Jezus Maria, nie. Envy. I to 3. I to jeszcze tych gorszych, bo jest dużo i 3 się rozdzielają. A jak w ogóle jeszcze więcej, są beznadziejni, fucking. No całkiem w pizdu tych głup jest, nie powiem. Jeśli ma być 4, to no wciul. Tak wymiernie licząc. Dobra, przynajmniej martwo jest troszeczkę, parę z nich zdechło. Już chyba ich niewiele zostało, nawet się przez nich szerduje. W ogóle w serduszko leciało, super. Jakbym mógł sobie w dupsko je sadzić, to bym wsadził. Ale na razie mam pełne zdrowie, o dziwo.
Więc w danym momencie nie potrzebuję. Ale nie, Papa Bless za tego. Papa Bless za te Bonhearty, naprawdę, to było coś pięknego. Troszkę mnie to uratowało. In before nie stracę zdrowia do końca rana. I tak mi to nie było potrzebne, ale nie no. Mam komfort psychiczny przez to. Więc super. A komfort psychiczny bardzo ważna rzecz. Okej. Okay. Wciul mam komfort psychiczny, jak patrzę na to, co on odpierdziela, nie? Masakra. Znaczy to nie jest jakieś mega ciężkie do unikania jak na razie. Ale no, można się obstrać. I zrobić jakiś głupi błąd. O, dobra, mam mega komfort psychiczny, absolutnie. Znaczy, dobra, nie. Jestem bez komfortu psychicznego. Bo on może mnie porobić w sekundę, bo on jest głupi, kurde, po prostu z założenia. Szarżuje jak porąbany. Okej. To chcę. Chcę też tamto, ponieważ jak wyleczę całego Moharta, to mnie przynajmniej nie sprowadzi do momentu, jak czy ten Mohart pęknie. Więc be sure, żeby był na zawsze w pełni zdrowia. Ostatniego muszę zabić tego chubby fucka. Znaczy, że chubby bunny. Swallow as fuck, grubego muszę rozwalić. Super, o to mi chodziło, dokładnie. Less than free. HP up, pięknie, więcej zdrowia. Hanged man, raczej nie. Ale sobie nie mam karty innej, więc czemu nie? I jeszcze jest łeb nie naładowany, Jezus. No nie, jeszcze muszę głowy naładować. To jeszcze muszę biegać po tym piętrze, fuck. Mogę nie brać tego, nie? Ale spanikowałem, nie powiem. O Jezus Maria, co ja mówię o panikowaniu? I o byciu w beznadziejnym położeniu? A! 15 cage'y tutaj damy ci i czemu nie? Znaczy przynajmniej robię trochę obrażeń, to mi się podoba, ale oni też... Nienawidzę w się przeciwniku, którzy kuźwa szarżują, to jest takie niedobre. Wiesz, że on szarżuje, nie? Jesteś przygotowany na to, że... To był akurat mój głupi błąd. Jesteś przygotowany, że on szarżuje. Ale on to zrobi takim dziwną prędkością, pod takim dziwnym kątem, że wbije cię dokładnie w centralnie w ryj. W większości razy. Tirba, bo holding attack, make a protective shield grow around you. Coś mi to daje? Chyba nie. Dead bird, spoko. Dobra. Wyleczyć bardziej serduszka tego nie mogę. Ale duża łza, ładna. Ej, kozak ta łza jest w sumie. Jaki ona ma hitbox? A, potężny. No tak, bo bym zapomniał o ilości potężnie, tak? Dobra, zróbmy to i mega. Mega Blast, mega Seitana. Uruchommy go. Zróbmy to jednym prostym strzałem. Puuu, czu, jesteś martwy jak but. A nie mogę wejść do skrzynki po raz kolejny. Ha. Ja, tu się pokręcę, tu się obkręcę. Tu jeszcze zrobię 15 kółek. I wskoczę finalnie. Nie no, pan skrzynia normalnie wskoczona. Jak żeby inaczej. Nie no, kozak. Wygrałem coś, to wiaram się. O nie, przez to, że... No mój styk na jeden. Tak. Przez to głupie resetowanie pokoi. Znaczy podejść. Przez ten fail na początku. Znaczy jaki fail, nic nie było. Dobra, to nieważne. To mam jeszcze dwie postacie, tak? Dwie postacie i zmieniamy moda. No. Tyle, no w sumie tyle, zmieniamy moda za dwie postacie. Ten się trochę ciągnie. Znaczy, no dużo postaci w nim faktycznie było i dość sporo kontentu. Więc nawet fajnie, że właśnie coś nowego mogliśmy pooglądać. I że ten mod pack w sumie, jest tak dość ładnie dopracowany i trochę rzeczy w nim ma. Rozrośnięty może. No, tak bardziej. Ale zmienimy go za niedługo. Dwie postacie ostatnie. Na razie to tyle. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Dzięki za oglądanie. Zapraszam was do kolejnych moich filmów. Cześć.